Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze ostatnie spotkanie przed świętami, a więc w Wielkim Poście. Wejdźmy jeszcze głębiej w tajemnicę Bożej miłości. Tajemnica zawsze jest trudna i nigdy nie do pojęcia, do przeniknięcia ludzkim rozumem, przynajmniej tutaj na ziemi. A jednak jest zadana nam, bo skoro Bóg ją nam przekazał, to chcę, byśmy w nią i przez nią szli do miłości Bożej, do praktyki życia ludzkiego. A więc ta tajemnica, którą też teraz rozważamy, tajemnica Trójcy Najświętszej, chyba największa tajemnica naszej wiary, także ma nam posłużyć do lepszego, głębszego przeżycia męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. To już jest taka tajemnica w teologii, że jedna tajemnica, też nie do zrozumienia, ale przyjęta, zrozumiana na tyle, na ile to można, rozjaśnia nam następne tajemnice. I albo cała nasza wiedza religijna i równocześnie kontakt przyjaźni, miłości z Bogiem rośnie, albo też wszystko nam powoli gaśnie. Nie dopuśćmy do gaśnięcia. Niech to będzie wzrost, choćby powolny, ale stały. Mówimy już o tym, że tajemnica Trójcy Najświętszej oświeca los każdego człowieka. Korzystamy z tej zasady, że jeśli już przyjmiemy tę tajemnicę, ona nam bardzo dużo pomoże w życiu. Człowiek niewierzący stawia od razu zasadę na początku. Nie ma Boga, nie ma nic poza tym, co rozum ludzki obejmie. I też musi w to uwierzyć, bo nikt nie udowodnił, że rozum ludzki wszystko obejmuje. Owszem, ta wiara jest jeszcze mocniejsza, o wiele mniej logiczna, mniej ludzka, mniej uzasadniona. Jeśli przyjmiemy istnienie Boga, wtedy wiele sytuacji życiowych jest łatwiejszych do wyjaśnienia, do przyjęcia. W jaki sposób ta tajemnica oświeca życie człowieka? Pierwsze, poczucie wspólnotowe ludzkiego bytu, wspólnotę, uczy nas wspólnoty. Bardzo szybko każdy człowiek spostrzega, że nie istnieje po to, by być samotnym, ale by żyć z innymi. To początek, każde dziecko musi być z innymi. A potem jak rośnie, żeby być dla innych, tego się uczymy od dziecka. Korzystając z życia z innymi, uczymy się dawać potem innym. A jeśli pochodzimy, jeśli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg jest wspólnotą trzech osób, to jest to bardzo zrozumiałe. Bóg nie jest samotnikiem, jak to się wyraził w przestworzach. Bóg jest wspólnotą. Po drugie, miłość. Zaczynamy lepiej rozumieć znaczenie miłości. Znów, żeby pojąć, że Bóg jest miłością, trzeba przyjąć, że tam są te trzy osoby. Bo jak można mówić, że Bóg jest miłością, jeśli On jest samotny, jeden, pojedynczy? Tak po ludzku jest to o wiele trudniejsze. Ale jeśli my jesteśmy znów do miłości powołani na wzór Bożej, to znaczy, że też pragniemy, by nasze kontakty z ludźmi nie były tylko takie czysto zewnętrzne, służbowe, techniczne, użyteczne, praktyczne, ale żeby były głębsze. Jeśli to są nawet kontakty koleżeńskie, chcemy, żeby one nie tylko się ograniczały do takich spraw obojętnych, ale żeby może było coraz głębiej wchodzić, żeby to była przyjaźń, z kolei, żeby przyjaźni rodziła się miłość. I to powodzenie w miłości uważamy zawsze za najważniejsze w naszym życiu. Dlaczego?
bo jesteśmy stworzeni na wzór Boga, który jest wspólnotą miłości. Rozumiemy też, że dlatego miłość może nam dać szczęście i tylko ona, bo takie szczęście jest w Bogu i ono jest źródłem i początkiem całego dzieła stworzenia, a także i naszej tęsknoty do miłości, do szczęścia. Po trzecie, ideałem wszelkiej ludzkiej wspólnoty jest jedność w różnorodności. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Doskonała jedność i doskonała różnorodność. Kim innym jest Ojciec, kim innym Syn, kim innym Duch Święty. A przecież tworzą jednego Boga. Jedność Boga, jedna natura i trzy osoby. Tak powinno być i w naszych wspólnotach, żebyśmy, tak jak mówiliśmy kiedyś, które małżeństwo, która rodzina jest idealna, ta, która szanuje indywidualność każdego członka i pozwala na rozwój tej indywidualności. Nie ta, w której jedna dominuje i wszyscy muszą ją naśladować. To jest fatalna wspólnota. Absolutnie nie ma nic wspólnego z pochodzeniem od Pana Boga. Narzucanie siłą to nie jest model chrześcijańskiego życia. Natomiast jeśli małżeństwo polega na tym, że są dwie osoby przecież różne, nie ma wątpliwości, i każda rozwija swoją indywidualność, czyli te dobre cechy, które ma, potęguje, a te złe ujarzmia, to jest idealne małżeństwo. I z kolei ono przygotowuje miejsce dla rozwoju kolejnych osobowości dzieci. Żeby nie trenować dzieci, żeby nie prowadzać tylko dyscypliny, ale żeby pozwolić dziecku cieszyć się sobą, mieć poczucie własnej godności, wartości, zalet i żeby te zalety rozwijać ku radości wszystkich i z pomocą wszystkich. Tego uczy nas Trójca Najświętsza. Tam jest to wszystko w stopniu najdoskonalszym. Trzy osoby boskie tworzą jeden byt boski. A ludzie, my dojdziemy do tego ideału dopiero w niebie. Musimy się pogodzić, że jest ten ideał nam nawet w jakiś sposób zadany. Bo nie tylko, że jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże, gdzieś tam go daleko przypominamy, ale mamy realizować to podobieństwo, wydobywać z siebie, by było coraz piękniejsze, doskonalsze, dokładniejsze. I to ma trwać przez całe życie, łącznie z emeryturą, ze starością, do ostatniej chwili życia. Mamy właśnie dążyć do rozwijania swoich właściwości, cech, talentów, a równocześnie mamy pomagać innym, by swoje talenty rozwijali. Czwarty już punkt. Radość z każdego twórczego działania. Radość. Święty Augustyn wysuwa taki argument, że my tworząc słowa, poematy, jakieś dzieła, przede wszystkim słowne miał na myśli, przez których wypowiadamy siebie. Mówimy, co czujemy. W końcu te nasze dzieła stają się nam bardzo bliskie. Malarz lubi swoje obrazy, rzeźbiarz swoje rzeźby, muzyk swoje utwory, aktor swoje kreacje. Jeśli coś twórczego czynimy, lubimy te nasze dzieła. Są czasem takie wyjątki jak święty brat Albert. On był wiecznie niezadowolony ze swoich dzieł. Bywało, że prawie ukończone dar na strzępy nie wyrażało jego idei, jego myśli. On chciał ideał życia przelać na płótno i to było bardzo trudne. Ale nie dlatego, by nienawidził swoich dzieł, dlatego, że on właśnie kochał i chciał wyrazić jak najdoskonalej tę swoją myśl, swoją ideę. To
też jest potwierdzenie. A teraz może łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego Ojciec Niebieski tak bardzo ceni i kocha nas, nawet nieudolnych ludzi, bo jesteśmy Jego dziełem. Dlaczego kocha ten świat? Dlaczego kocha rodzinę człowieczą? Bo jesteśmy Jego dziełem. I chociaż popsuliśmy wiele tych cech wspólnych z Nim, to przecież On jest i zawsze będzie naszym Stwórcą. A skoro jeszcze tyle, już nie energii, ale miłości włożył w przywrócenie tego obrazu, w odnowienie, w odkupienie człowieka, to tym bardziej rozumiemy, że nas jako swoje dzieło kocha. Takie rozważanie pisarza katolickiego, Trójca Święta, niedoścignionym wzorem każdej ludzkiej wspólnoty. Tak dla naszego życia w społeczności ludzkiej, zbyt często opartej na panowaniu, korzyści, władzy, jak i dla naszego życia w Kościele, gdzie współodpowiedzialność napotyka na tyle oporów, trudności, buntów. Czy obecność Boga wśród nas, czy nasza świadomość, że nasz Bóg jest wspólnotą trzech osób, nie jest taką natarczywą nawet zachętą do odnowienia stosunków wzajemności z ludźmi, których wszyscy dają i wszyscy otrzymują. Tu nie chodzi o to, żeby odbierać od innych jak najwięcej darów, prezentów. Nawet nie chodzi o to, żeby dawać innym jak najwięcej prezentów. Chodzi o to, by nawiązywać relacje, żeby umieć dawać, ale umieć i przyjmować. Na tym miłość polega. To nie jest filantropia. Ktoś ma i rozdaje, masz, ale z pewnym poczuciem wyższości. Nie. Jeśli nawet daje, to po to, żeby też przyjąć. To niekoniecznie musi być dar równej wartości, jakiś dar materialny, ale przyjmuję jego wdzięczność, przyjmuję najpierw jego radość. Warto niekiedy nawet i coś stracić z dóbr materialnych, by sprawić radość jakiemuś dziecku na przykład, czy zatroskanym rodzicom, czy jakiemuś staruszkowi, poświęcić choćby trochę czasu i wywołać uśmiech. Odnowienie stosunków wzajemności. Dalej pomaga nam to do uznania i przyjęcia różnic jako bogactwa. Wszelkie narzucanie swojego modelu życia, myślenia, pracy jest absolutnie niegodne człowieka. Owszem, a co ty na ten temat myślisz? No, w tym wypadku to mi się wydaje, że nie masz racji, ale w innym wypadku, wiesz, pewnie masz rację. Artysta, i to dużej klasy, poddawał swoje projekty zwykłym ludziom, bo to były projekty do kościoła. Takich niewykształconych pytał, co na ten temat myślą. No niekiedy ich zdania były takie zupełnie nielogiczne, ale niekiedy prosty człowiek nasunął jakąś myśl, którą on potem wykorzystywał. Albo poprawiał, korygował, albo coś uzupełniał, albo nawet miał jakiś nowy pomysł. Różnorodność. Miejmy i dawajmy sobie prawa nawzajem do własnego spojrzenia na świat, na siebie, na innych ludzi. Także do poszanowania podstawowej równości wszystkich członków ludu Bożego. My tak kochamy wynosić się nad innych. Mamy jakiś kompleks. Chcemy podnosić, podbijać sztucznie naszą wartość. To jest chore. Powinniśmy się cieszyć tym, co mamy. I nie deptać innych, żeby stanąć wyżej. Owszem, im pomóc wyjść wyżej i wtedy cieszyć się, bo to jest wspólne osiągnięcie. Cieszyć się różnorodnością i zachować przy tym równość wszystkich członków ludu Bożego. I jeszcze zachęta do podporządkowania wszelkiej funkcji i każdego charyzmatu osobistego wspólnocie. Piękne słowa założycielki ruchu Focolarinów, Chiary Lubich,
że milsze Bogu jest mniej doskonałe dzieło dokonane we wspólnocie, aniżeli doskonalsze przeciw czy bez wspólnoty. Milsze Bogu jest to, co wykonujemy wspólnie w imię Boże. Jeśli na przykład w domu jest jakaś taka praca i mamusia czy tatuś, ty nie umiesz, zostaw, ja to zrobię, nigdy dziecka nie nauczy. Ale jeśli robisz dzieckiem i nawet to nie wyjdzie tak doskonale, niż gdyby sam robił, jednak jest to radość większa i osiągnięcie większe, a następne dzieło wspólne będzie jeszcze piękniejsze, aż dojdzie dziecko do takiej doskonałości, jaką ma ojciec, a może nawet go przewyższy. A jeśli nie pozwolimy na ten rozwój, no to zdeptamy czyjś talent, czyjąś godność nawet. Zachęta do zaangażowania w działalność apostolską innych. To nie tylko to, co ja wymyślę, jest ważne. Patrzmy, jak u nas się jednoczy często prawica. Już są jakieś małe partyjki i zaczynają się dogadywać. Każdy z tych przywódców myśli o jednym, żeby sobie podporządkować innych i być przez to jeszcze ważniejszym. Nie chodzi o ideę, nie chodzi o wspólną sprawę, którą mają służyć, tylko ja. A jeśli już dojdzie do władzy, o, to wtedy ja urośnie do takiej potęgi, że nawet już logika, ani nawet często dekalog nie ma dojścia. To jest sprzeczne z podstawowym powołaniem chrześcijanina. My mamy we wspólnocie pracować, działać, a nie innych podporządkowywać sobie, żeby nad nimi panować. Włączamy się w dobre dzieła, także prowadzone, wymyślone przez innych. Jeszcze zachęta do przyjęcia postawy bezinteresowności i służby na wzór Chrystusa. Jaki interes miał Bóg w Trójcy Najświętszej, żeby przysyłać swojego Syna na ziemię i na krzyż go skazywać? Żaden interes. Uwaga, i my nie stawiamy nigdy interesu jako najważniejszego celu w życiu i nie uważajmy spełnienie tych naszych interesów za sukces. To może być fatalna przegrana. Tak jak Bóg bezinteresownie, bo są ludzie w potrzebie i sami sobie nie dadzą rady, przychodzę do nich, żeby ich wydźwignąć, żeby ich poprowadzić. Zachęta do traktowania odpowiedzialności jako dar, który drugi przekazuje ludziom. Odpowiedzialność za innych, za siebie, ale też ze świadomością, że inni z tego korzystają. Jakże tu jest dużo nadużyć, choćby poprzez zgorszenia. Biada światu dla zgorszenia, ale one muszą przyjść, mówi Pan Jezus, ze względu na nasze słabości. Lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by takiemu człowiekowi było kamień młyński u szyi uwiązać i wrzucić go w morze, niż miałby zgorszyć jedno z tych malutkich. Czy naprawdę mamy odpowiedzialność, że moje słowo, tym bardziej uczynek, to co napiszę szczególnie, bo to o wiele większe i trwalsze ma znaczenie, może komuś zaszkodzić w jego drodze do zbawienia, w jego drodze do Pana Boga. Jeśli tego nie uwzględnę, to okaże się na końcu, że mimo wszystkich moich sukcesów i sławy jestem tak straszliwie obciążony, lepiej by mi było niczego nie osiągnąć i tyle szkody ludziom nie zrobić. Odpowiedzialność. Powinniśmy się też ustawicznie odwoływać do tego, którego każdy chrzczony, a tym bardziej sprawujący władzę, jest świadkiem i sługą pokornym i niegodnym. Oby o tym pamiętali ludzie u władzy, ale nie myślę o tej politycznej tylko, myślę o tej władzy w rodzinach. Ona jest szczególnie bliska i bardzo powszechna. Żeby rodzice pamiętali o tym, że w jakim sensie oni służą Jezusowi poprzez służbę dzieciom i sobie nawzajem. Jeśli to będzie służba z miłością, ona nie tylko nie ubliży człowiekowi, ale rozwinie go fantastycznie, bo właśnie to jest miłość. Nie brać,
ale dawać, służyć mądrze, roztropnie. Nie stawać się służącym wszystkich, żeby wykorzystywali i nic nie robili, ale żeby swoją miłością wspierać wszystko, co dobre w drugim człowieku. Zachęta też do oddania się na służbę dla wzrastania innych. To jest ta radość rodzica, radość nauczyciela, radość mistrza, kiedy jego uczeń dochodzi do doskonałości, a nawet może większą sławę zdobędzie jak on sam. Radość. Umieć cieszyć się z sukcesu tych, których wprowadziliśmy w życie, czy w jakieś szczególne tajniki tego życia. I wreszcie jest to zachęta do tworzenia Kościoła. Kościół to jest ta świątynia Boża, w której życie, normalne życie ludzkie otrzymuje łaskę Bożą i przemianę, żeby równocześnie było to budowanie Królestwa Miłości i Prawdy na ziemi, a równocześnie i wbudowywanie się w to Królestwo Odwieczne, Królestwo w niebie. To jest właśnie cel. To dlatego Trójca Najświętsza nam ułatwia zrozumienie głównego powołania chrześcijanina, budowanie Kościoła, czyli Królestwa Prawdy i Miłości na ziemi. Kolejny problem, który rozjaśnia tajemnica Trójcy Świętej. Zrozumijmy podstawową różnicę między zależnością a upokorzeniem. Wchodzimy znowu w taki trudniejszy zakres. Chodzi o to, syn odwiecznie zależy od ojca, mówimy, pochodzi od ojca. U nas takie uzależnienie między ludźmi jest zawsze w jakiś sposób panowaniem jednego nad drugim, podporządkowaniem tego drugiego pierwszemu. Nie tak jest u Pana Boga, bo syn, choć jest cały czas zależny od ojca swoim pochodzeniem, nie jest absolutnie nigdy i w niczym niższy od ojca. I to jest ta doskonała zależność. Przyjmuje wszystko od ojca, a jest równy ojcu. Obyśmy umieli w taki sposób być także i między sobą zależnymi. Syn nie czuje się upokorzony zależnością od ojca. Gdybyśmy się zastanawiali nad tą prawdą, nie bylibyśmy tak często zasmuceni koniecznością powiedzenia komuś dziękuję. No bo to tak, no lepiej dawać jak przyjmować. Nie, kochani, cieszmy się też, że możemy komuś dać okazję do dobrego uczynku i mówmy chętnie to dziękuję. Tak jak syn jednorodzony mówi ojcu. I ta kontemplacja syna przyjmującego ustawicznie od ojca całe swoje istnienie, wszystko co ma, niech nam pomaga w dziękczynieniu jako istotom stworzonym. Bo my też ciągle otrzymujemy od Boga. Mówimy nieraz, wszystko mamy od Boga. Gdyby Bóg w jednym momencie odciął nas od swojej łaski, przestalibyśmy żyć. Nieustannie jesteśmy uzależnieni od tej miłości ojcowskiej. Więc uklęknąć przed Ojcem i dziękować Mu, to znaczy wejść w dziękczynienie Syna, które nieustannie składa swojemu Ojcu, oczywiście także i w naszym imieniu, bo jest przecież jednym z nas. Wszystko zawdzięczamy Ojcu. To nie jest żadne upokorzenie. Jest wielkim nieporozumieniem i jakimś bluźnierstwem. Jeszcze raz wspomnę takie właśnie bluźniercze słowa filozofa Nietzsche, ten ojciec nazizmu. Nie mogę znieść, nie mogę pogodzić się z myślą, że ktoś mnie ciągle obserwuje. Tak widział Pana Boga, jako takiego policjanta i przed jego okiem nie może się skryć. Doszedł do odrzucenia i do strasznej walki z wszystkim, co Pana Boga przypomina. To nie tak, to nie po chrześcijańsku. To tak jak dziecko, które się cieszy, że jest małe zwłaszcza, że jest tatuś, że jest mamusia w pobliżu.
i że w każdej chwili, w każdej sytuacji może prosić o pomoc. Nie ciągle, ale jak jest potrzeba. Dobrze jest też pamiętać o tym, że wszyscy otrzymujemy od Ojca to wszystko, co mamy. I jeszcze jeden problem objaśniony tajemnicą Trójcy. Absolutna darmowość aktu stwórczego. Ci, którzy nie wierzą w Trójcę, a mówi autor, że ma na myśli Żydów i muzułmanów, dla nich Bóg jest tylko jeden, jedyny, a nie przyjmują tajemnicy trzech osób boskich. Skłonni są uważać, że Bóg stworzył świat po to, żeby się nim cieszyć, bo inaczej on nie miał takiej radości wcześniej. Tymczasem chrześcijanie wiedzą, że Bóg nie potrzebował niczego stwarzać. On ma radość sam w sobie, radość trzech osób, odwieczna. Świat nie jest potrzebny Panu Bogu. Bóg światu jest potrzebny. I to jest też ważne. A jeśli Bóg chciał nas mieć, to nie dlatego, żeby się pocieszyć, tylko dlatego, żeby okazać nam swoją miłość i włączyć nas w swoją odwieczną miłość. Bóg nie stwarza świata, by wydobyć się z odosobnienia samotnika. On sam w sobie jest miłością. I to jest bardzo ważna prawda. Bóg powołuje świat nie dlatego, żeby być w jakiś nowy sposób ojcem. On już wcześniej był ojcem najdoskonalszym. Ale czyni to wyłącznie dlatego, aby miliardy istot ludzkich uczestniczyły w życiu i radości Jego Syna Jednorodzonego. Oczywiście On jest jednorodzony i zawsze będzie jedynym, równy Bogu, ale i wszystkie istoty stworzone, aniołowie i ludzie, którzy dojdą do zbawienia, będą uczestniczyć w tej radości Syna, który dziękuje nieustannie Ojcu za pochodzenie i za to wszystko, co od Boga otrzymuje. I to jest ta wspaniałomyślność Boża, którą o wiele łatwiej zrozumieć, jak się pamięta, że Bóg w trzech osobach nie był w żaden sposób, nie miał żadnego braku, nie potrzebował świata i nie potrzebuje ludzi, by być Ojcem. On jest już Ojcem od początku, ale też, że tą bezinteresowną miłość okazuje, żeby nas włączyć w swoje szczęście. I Bóg rzeczywiście, gdy patrzy na nas, jak wypełniamy Jego wolę, jak Go szukamy, jak Go kochamy, jak powstajemy nawet z grzechów, doznaje radości, bo widzi w nas odbicie słabiutkie, rozmazane, ale prawdziwe oblicze swojego Syna. On to czyni w sposób najdoskonalszy, ale czyni już też w naszym imieniu. A my przez nasze dziękczynie, przez nasze życie wierne Bogu, stajemy się także Mu bliscy i w jakiś sposób Jego dziećmi, Jego najbliższą rodziną, w tę swoją odwieczną rodzinę trzech osób włącza także i nas. Tak patrzmy na wypełnienie woli Bożej przez Syna Jednorodzonego, czyli na ofiarę, jaką złożył na Kalwarii, jaką składa nieustannie we mszy świętej. Tego nas chce nauczyć. Wielkiej wdzięczności wobec Ojca, ale też i świadomości, że tak nas Bóg umiłował. Życie swojego Syna dał, żeby nas wszystkich przyjąć z powrotem do siebie. Dziękujmy Bogu, uwielbiajmy Boga, cieszmy się tą godnością dzieci Bożych i starajmy się w miarę naszych możliwości zasłużyć na to. Przynajmniej zawsze pamiętajmy, jestem dzieckiem Bożym. Bóg mnie umiłował, Bóg chce mieć mnie tu na ziemi, ale co dużo ważniejsze, chce mieć mnie zawsze w niebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.